Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, ile klimatyzacja zużywa paliwa na godzinę. Posłużymy się tym komputerem pokładowym fordowskim. Temperatura samochodu w słońcu, tylko plastik, 47 stopni. 37 stopni. Komputer nastawimy teraz, żeby nam pokazywał litry na godzinę. Teraz pokazuje nam litry na godzinę. 0,6. Klimatyzacja jest wyłączona. Włączamy klimatyzację i od razu nam skoczyło na 1,211, to jest drugi bieg klimatyzacji. Teraz weźmiemy pierwszy bieg klimatyzacji. Już słyszymy głośno. 1,1, 1,5 chwilowo nawet było. 1,4, 1,5, 1,3. Zobaczymy, jak temperatura teraz. Cały czas patrzymy na zużycie paliwa 1,1. Ja zrobiłem klimatyzację, teraz włączyłem na maksa. Zobaczcie, z obiegiem zamkniętym, żeby nam się szybciej schłodziło. Obieg zamknięty. Spójrzmy teraz na termometr, troszkę niewyraźnie. 20 stopni. 1,3, 1,1. Klimatyzacja jest na pełnych obrotach. Cały czas jesteśmy na biegu jałowym, żebyśmy mieli identyczne wskazania. 16,4. W słońcu stoimy. 43, 45, 46, 1,1 na godzinę, 1,4, 1,3. Temperatura cały czas spada. I tak mogliśmy się przekonać, ile klimatyzacja zużywa paliwa na godzinę, w zależności czy jest włączona, czy już pracuje i już schłodziła. Na tym dziękuję Wam za uwagę, kończę film i zapraszam do zakupu książki mojego autorstwa Napełnianie klimatyzacji w aucie. Moja strona internetowa www.mariuszpapa.pl. Do następnego filmu.